Dzień dobry, nazywam się Natalia Wyszkowska i zapraszam na kolejny odcinek programu Fakt Showbiz. W dzisiejszym wydaniu programu porozmawiamy z Małgorzatą Rozenek-Majdan, która opowie o swoim najnowszym programie, który już niebawem zadebiutuje na antenie TVN. Zapraszam do oglądania. Gosiu, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, premiera twojego nowego programu i powiem ci, że ja jestem bardzo zdziwiony tym, co się znajduje za nami, ta cała scenografia, bo to jest slackline. Ja wiem, że ty próbowałaś, stawiałaś już pierwsze kroki na tej taśmie. Jak było? Wiesz, to jest taki wyjątkowy dzień dzisiaj, bo ten program składa się z poznania się z dyscypliną, poprzez treningi w tej dyscyplinie do finału. Więc dzisiaj nastąpiło moje poznanie się w ogóle z tą dyscypliną, ze slackline'em. No muszę ci powiedzieć, tak na razie próbuję odnaleźć, bo ja mam taką technikę, że staram się w każdej dyscyplinie znaleźć coś miłego albo coś, co mi się kojarzy z czymś. Więc tutaj odnajduję takie iskierki siebie z dzieciństwa. A czy ty masz lęk wysokości? Bo już słyszałam, że za niedługo po prostu ta lina trochę się zmieni i będzie już na takiej większej wysokości. Wiesz co, miałam, tylko że ten program bardzo mocno i szybko nakazał mi się z tym lękiem uporać. Kilka miesięcy temu, jak zaczynaliśmy zdjęcia do tego projektu, to schodziłam z hotelu Marriott z dachu na linię, więc i to też było zapoznanie się z zadaniem, więc tego typu rzeczy już trochę przeszłam, więc mam wrażenie, że ta wysokość, ona oczywiście jest ogromnym stresogenem. Naprawdę jest taka wpływająca przede wszystkim na tętno, a co za tym idzie też na precyzję ruchów. Ale myślę, że największym problemem dla mnie było i jest nadal zimno. A, zimno, jednak temperatura sprawia problem. Czyli na przykład takie kąpiele w lodowatej wodzie nie są dla ciebie, czy morsowanie? Jezus, totalnie nie. Co więcej, mamy taki odcinek Lodowe Pływanie, gdzie w styczniu, przez cały styczeń pływałam albo w jeziorach, albo w Bałtyku, albo w takich miejscach. Ich siedziałam w wannie z lodem i powiem ci, że wiem na 100%, że nienawidzę tego i nigdy tego nie polubię. Ale powiem ci też, że bo w tym programie jest bardzo ważna rola nie tylko twoja, ale też psychologa, który pomaga ci w tych wszystkich wyzwaniach. Ja się tak zastanawiam, jaka była taka najlepsza rada, którą usłyszałaś od swojej psycholożki? Bardzo ważną rzecz usłyszałam i co więcej udało mi się ją wprowadzić i to jest taka rzecz, która pomaga nie tylko w sporcie i mam wrażenie, że ludziom mogłoby pomóc też w życiu, że nie jest wielkim wyzwaniem ani niczym szczególnym, jeżeli mobilizujesz się do robienia rzeczy, które lubisz robić. Ale jeżeli stajesz i przychodzisz i robisz rzeczy, których nie lubisz robić albo które mają takie komponenty, których nie lubisz, a mimo to robisz, to zyskujesz nagle duże zaufanie do siebie i ten mental, ta siła mocno wzrasta. Ona bardzo pomaga w życiu. Ja czuję się teraz dużo silniejszą osobą niż byłam, jak zaczynałam ten program. Bo właśnie nie pozwalam sobie na takie słabości. Znaczy pozwalam sobie w prywatnym życiu, ale nie pozwalam sobie wtedy, kiedy muszę coś zrobić. Już nie myślę o tym, czy mi jest zimno, albo ojejku, boję się chodzić na linię, albo ojej, jest tak strasznie wysoko, a tak robiłam cały czas. Teraz wiem, że po prostu muszę wykonać zadanie, muszę wykonać jakąś rzecz i to robię. Jak dam z siebie wszystko, a mimo to wynik nie jest taki, jak bym chciała, to ta przegrana nie boli tak bardzo. Wiesz co, wydaje mi się, że to też może być pokłosie tej twojej szkoły baletowej, którą, wiesz, zaczynałaś, która była twoją taką szkołą życia, trochę przetrwania. Się zastanawiam, czy ty tam miałaś jakieś takie sytuacje, które cię nauczyły właśnie tej wytrwałości, tego hartu ducha? Szkoła baletowa to jest w ogóle obóz przetrwania i jak trwa 9 lat i trwa od dziecka przez całe nastoletnie życie aż do, można powiedzieć, dorosłości, bo do 19 roku życia, to takich sytuacji są tam miliony i tak naprawdę dużo, bardzo się dzieje takich rzeczy i to w jakimś sensie nastraja bardzo pozytywnie i daje niesamowitego hartu. A teraz się dużo mówi o tym, że jest mobbing, wiesz, w różnych miejscach. Czy ty na przykład doświadczyłaś mobbingu w szkole baletowej, że ktoś na przykład zwraca uwagę na twoją sylwetkę? Bo powiem ci, że na przykład mojej siostrze, pamiętam, że nauczycielka kiedyś biła po palcach, wiesz, miotło po prostu, palce biła, żeby idealnie stała równiutko. Czy ciebie coś spotkało tego typu? Wiesz, to jest tak, że po pierwsze definicja tego, co jest mobbingiem, się zmienia i faktycznie to, co w takiej kulturze rozmowy czy dialogu z dzieckiem 20 lat temu, a teraz jest ogromną zmianą. Ale staram się, wiesz co, nie wspominać jakichś takich mega negatywnych rzeczy, skupiam się na pozytywach. To mi dało dużą siłę i... Ale gdybyś mnie zapytał, czy posłałabym swoje dziecko do szkoły baletowej, to odpowiedziałabym ci, że nigdy nie ma takiej możliwości. Ale bałabyś się tak po tym, co się spotkało. No. Nie ma takiej możliwości nawet. Dobra, Gosia, wiem, że musimy już kończyć właśnie, już mam mało czasu. To muszę cię zapytać trochę o twoją dietę i o twoją taką codzienną rutynę. Na początku dieta. Czy jak wstajesz, masz jakiś taki konkretny rytuał? Bo ja na przykład piję ciepłą wodę z, wiesz, z octem jabłkowym. Tak. Czy ty masz coś takiego? Nie, ja budzę się rano, piję kawę czarną. I leżę jeszcze 10 minut, później robię trening, na treningu oczywiście elektrolity albo woda kokosowa, a później mój zielony koktajl, później na przykład białko w jakiejś formie i później to już normalnie, później o 13 mam kolejną taką okno żywieniowe, a później o godzinie 17 ostatni posiłek i już. Ale ja się kładę bardzo wcześnie spać, więc... Właśnie o której godzinie? 22? Nie, o 22 to ja już śpię. 21, 21:30 to już jest taka godzina, której naprawdę śpię. A wstajesz o 5:00, czy? O 5:00. Tak, 5:00. I to wiesz co, nawet nie zależy od tego, czy mam zdjęcia tego dnia, trening tego dnia, tylko po prostu, jeżeli chcesz, żeby łatwo przychodziło ci poranne wstawanie, to po prostu wstawaj zawsze o tej samej porze. I wtedy organizm jest tak nastawiony, że on po prostu dużo łatwiej mu to osiągnąć. Dobrze, a czy masz na przykład jakieś takie 3 produkty, które wyeliminowałaś ze swojej diety i one sprawiły, że masz taką, a nie inną sylwetkę teraz? Zdecydowanie alkohol to jest pierwsza rzecz, która... Ja w ogóle nigdy nie byłam osobą, która przesadzała z nim, ale alkohol jest naprawdę bardzo... To jest szczególnie dla kobiet. Bardzo złym składnikiem w ogóle powinien być wyeliminowany. On nie przynosi nic dobrego. I nie ma takiej rzeczy na świecie, która wytłumaczyłaby, dobra, biorę, bo coś. Naprawdę, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba wykluczyć. Druga rzecz to jest mięso. Mięso to jest taki składnik, który naprawdę w dzisiejszych czasach chowu przemysłowego nie przynosi naszemu organizmowi nic dobrego, a oprócz tego nie jest też dobry dla planety. I trzecia rzecz to jest cukier. I z tego najtrudniej było zrezygnować. I powiem ci, że cierpię z tego powodu bardzo, więc cały czas znajduję jakieś... substytuty i ostatnio znajduję taki, robię sobie taką pralinę z daktyla, który maczam w maśle orzechowym i w pestkach słonecznika. Pyszne, naprawdę. No, ale fajny pomysł już tak na sam koniec. Właśnie o ten alkohol bym zahaczył. Czy ty odczułaś na przykład na swoim własnym przykładzie, że jak zrezygnowałaś z alkoholu, to nagle trochę się znajomi od ciebie odwrócili, że już nagle nie było powodu, żeby się, wiesz, gdzieś spotkać prywatnie? Wiesz co, ja miałam tak, że bardzo długo najpierw starałam się o ciążę, więc naturalnym było, że jakby nie piję, no bo albo jestem w trakcie in vitro, albo przed in vitro, albo... Rozumiesz, więc jakby ja się nigdy moim znajomym nie kojarzyłam z taką, wiesz, imprezą i z takim, więc zdążyli się przyzwyczaić do tego, że ja raczej nie piję. Później trening też jest idealny do tego, żeby wytłumaczyć ludziom, że wiesz. I jak już przyzwyczaisz ludzi do tego, że po prostu u ciebie tak to wygląda, to nie masz z tym problemu. Natomiast jak poznajemy nowych ludzi, to faktycznie jest coś takiego, że zachęca się, że to jest taki łącznik między ludźmi, co jest oczywiście absurdem. Zosia, jesteśmy na planie nowego programu Gosi Rozenek. Ty tutaj pełnisz bardzo ważną funkcję, bo jesteś psycholożką sportową i zajmujesz się takim dopingowaniem Gosi, wspieraniem jej w trudnych sytuacjach. Ja się zastanawiam właśnie, jaka była taka najtrudniejsza sytuacja w programie? No na pewno Małgosię jest ciężko przekonać do czegoś, jeżeli sama nie jest pewna, że tak jest, więc myślę, że udało nam się taką zatoczyć pętlę właśnie, gdzie ja mówiłam o jakichś rzeczach, natomiast Małgosia no, ma bardzo silny charakter, ma bardzo dużą skuteczność w osiąganiu swoich celów i tak naprawdę ta rywalizacja i to wyzwanie pokazało, że no, jednak są takie rzeczy, których nawet ona, tytan pracy, nie jest w stanie dźwignąć i z mojej perspektywy jest bardzo wdzięczną i inteligentną studentką, mega zajaraną sportem. w każdym wymiarze. Po prostu wszystko co robi jest na maksa profesjonalne i no, nie da się ukryć, że też to doświadczenie, które ma z show biznesu, też jej tutaj pomaga, bo na pewno radzi sobie, bardzo dobrze sobie radzi z presją, potrafi skupić się i dobrze wykonać zadania. No problem się właśnie pojawia, kiedy wyzwania wzbudzają ogromny lęk, prawda? I to myślę, że przed każdym, który by stanął przed tym wyzwaniem, by taki lęk wzbudzały i tutaj było ciężko. I właśnie w takim momencie, jak się pojawił ten lęk, jakie ty miałaś rady dla Gosi, żeby oswoiła się z nim, żeby może się bardziej skupiła na sobie i żeby dobrze wykonała zadanie? No, uczyliśmy się na pewno adaptacji. To jest nie tylko moja praca, ale też praca trenerów, którzy, jeżeli było jakieś hardkorowe wyzwanie, to stopniowali tą trudność i nie było mowy o poddawaniu się, jakby nigdy nie było tak, że Małgosia nie wykonała zadania albo zrezygnowała, po prostu były osoby, które ją wspierały w tym, żeby próbowała dalej i działy się nawet takie rzeczy, których ani program, ani Małgosia nie planowali, bo po prostu gdzieś tam był flow i się decydowali jeszcze na dodatkowe hardkorowe rzeczy. To był bardzo ciężki orzech do zgryzienia tutaj, nie? No bo nie mogła ustąpić, no bo była rywalizacja, jest program, ale widać było, że niektóre rzeczy bardzo wiele ją kosztowały, natomiast to, jaką ewolucję tutaj zrobiła z osoby, która się bała wchodzić na drabinę w domu, do osoby, która po prostu, za przeproszeniem, dynda na jakichś kosmicznych wysokościach i realizuje dalej te cele sportowe, jest niesamowite, więc powiedziałabym, że właśnie taka świadoma i dobrze ułożona ekspozycja na to, czego się boimy. No i też wychodzenie z tej strefy komfortu, prawda? No jeżeli coś nam sprawia trudność, no to nie uczymy się pokonywania trudności, jeżeli cały czas w tej swojej strefie komfortu zostajemy i to jest taka cecha, która się też potem przelewa na inne. Jeżeli raz zrobię coś, na co bardzo nie mam ochoty, to potem jest mi łatwiej i taką też Gosię tutaj obserwuję. Już pod koniec tego pierwszego sezonu ma zupełnie inne podejście do wyzwań. To jest naprawdę piękne. Ty też wspominałaś właśnie o tym lęku wysokości. Ja się zastanawiam, czy właśnie w tych hardkorowych sytuacjach były takie momenty, że doszło między wami do jakichś takich spięć, do takich, no, do takich naturalnie ludzkich odruchów, bo wiadomo, że ciężko jest w takich sytuacjach ekstremalnych zachować zimną krew. No na pewno dużą trudność robi to, że to jest jednak program i nie mamy takiej, powiedzmy, tajemnicy zawodowej, bo wszędzie są kamery i operatorzy. Była taka sytuacja, kiedy się starłyśmy o przygotowanie do zadania, natomiast ja od strony Gosi czuję bardzo duży szacunek, który ona darzy osoby, które ciężko pracują, są wyczynowymi sportowcami i na pewno to też pomaga, że jestem z nią, ale też wiem tak naprawdę, z czym ona się mierzy, no bo sama tego doświadczam. Ja jestem zawodniczką brazylijskiego jiu-jitsu, więc trenuję na poziomie takim mistrzowskim, światowym. Także no myślę, że tutaj moje doświadczenie z moich sportów też pomaga Małgosi w tym, żeby mi zaufać. A czy są jakieś na przykład, wiesz co, takie 3 sposoby, żeby pokonać ten lęk wysokości? Bo to jest chyba najpopularniejszy lęk ludzi, ja sam mam lęk wysokości. I czy są jakieś takie 3 metody, żeby się z nim oswoić? No, zawsze proponuję, jeżeli to jest prawdziwy lęk, to jednak skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Natomiast taka rzecz, którą się stosuje w psychoterapii, to jest właśnie ta jakby stopniowa ekspozycja. Jeżeli ktoś się, powiedzmy, boi jeździć windą, no to na początek, na jakąś wysokość, na początek wchodzimy do windy, wychodzimy. Potem wchodzimy, jedziemy na pierwsze piętro, potem na trzecie i potem w końcu jesteśmy w stanie przejechać cały dystans na samą górę. Ale to wszystko zależy, bo są takie fobie, no, których tak łatwo się nie da pokonać, więc pamiętajmy o tym, że jeżeli coś tam naprawdę doskwiera, no to wtedy warto skorzystać z pomocy eksperta.